Szczecińska Piesza Pielgrzymka oczywiście jak co roku była piękna. Można powiedzieć śmiało, że Pan Bóg pozwolił nam cieszyć się i dobrą pogodą, bo zasadniczo możemy powiedzieć, że pogoda nam sprzyjała, to Boże błogosławieństwo nam towarzyszyło. Nie było też lekko, bo były oczywiście kryzysy, były może chwile zwątpienia, ale były też te piękne momenty pięknych spowiedzi świętych, kiedy ludzie się nawracali i powracali na nowo do Pana Boga. Tak, po pierwsze to mój kolega mnie namówił, po prostu poznaliśmy się, no i mnie tak zachęcił. Potem stwierdziłam, tak poczytam o tych pielgrzymkach, co i jak. No i oczywiście babcia też mnie namawiała. To stwierdziłam, że co mi szkodzi, że pójdę. No i akurat wybrałam sobie taką najdłuższą pielgrzymkę, no ale cieszę się, że w ogóle poszłam i że uczestniczyłam w tym. Szło się bardzo dobrze, a szedłem głównie po to, żeby przełamać siebie. No i o to, żeby spełnić swoją intencję, o którą się również modliłem. Na początku było fajnie. Dobrze mi się szło. Potem już miałam taki kryzys, że chciałam wrócić do domu jednak. Odciski na palcach mnie zniechęcały, ale kolega mnie tak trzymał przy duchu. No i doszłam, no. Oczywiście w tym roku na naszym pielgrzymim szlaku zapisanych było ponad 230 osób, natomiast wiele osób było takich, które pielgrzymowało dzień, dwa, niektórzy tydzień, tyle na ile urlop im pozwalał. Szczecińska Piesza Pielgrzymka jest długą pielgrzymką, bo to 20 dni. Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na to, żeby faktycznie 20 dni urlopu poświęcić na to, żeby pielgrzymować. Stąd też większa liczba zapisanych, natomiast dzisiaj na Jasną Górę przyszła grupa tak gdzieś koło 130, może 140 osób. Dopiero przyszli do zdroju, światłością się napełnili.